I tak właśnie mija kolejny dzień biznesu. Widać, że mój Ricardo na biznesie to się zna. Witaj, nazywam się trener Rainor. Dbam o konie, aby były one zdrowe i gotowe do pracy. Wpadli do moich stajni, a może uda nam się pomóc sobie nawzajem. Co? O konie? Witaj, nazywam się trener. Ulala, sieć, ile masz koni, dzięki temu poręcznemu licznik. Co? Licznik koni? Jak debil mam? Nie ma opcji. Rozmiar. Co rozmiar, kurwa? Ta nowa metoda trenowania sprawia, że konie stają się silniejsze, mogą wyciągnąć większe wozy. Kupię 10 dodatkowych koni, aby mógł teraz mieć 25. Ciekawe. A czy można mieć 15 max? Ciekawe. Dobra. Licznik. Po co mi licznik, skoro mogę kupić rozmiar? Rozmiar czy licznik się przyda? Jak myślicie, co lepsze? Więcej koni? Chyba rozmiar, Imo. Rozmiar. Kurwa, rozmiar. 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 No. I gitara siema. Dobra. O tak, spodziewałem się cię. Co mogę dla ciebie zrobić? No jak to co? Biznes to biznes. Zaczynamy. No, dobrze nam idzie, bo tutaj widzicie, dużo gorsze. Chociaż tu było nawet lepsze, kurczę. No, czyli tutaj możemy się spodziewać w takim razie, że tu będzie najlepiej. To ja chcę tutaj. To ty gałganico. Nie będę się z nią kłócić, bo... Nie będę się z nią kłócić. Tutaj pójdziemy w takim razie. No. No to w drogę. Tam będę się z jakąś babą tłukł. A teraz możesz ulepszać wozy, aby transportować na nich więcej ropy. Dobra, dobra. Tak wiem, no wiem, no. Wiem, pamiętaj, że ulepszenie działa tylko przez tego, na czas tego poziomu. Powodzenia. Dobra, radiatorzu weźmy jakiś. I weźmy tak. Krecika, taborecika. Kurwa, nisko tu jest tym razem, no nic. Dobra, pospieszcie się. Krecik, krecik, taborecik. Myk, myk, myk. Nie ma czasu do stracenia, czas leci, a mamy czas tylko do 30 czerwca. No i już widzę biznesik. Dobra, głęboko, co prawda. Ale biznes. To biznes. Tyle mam do powiedzenia. I tu widzimy kolejny, widać, biznesmena. Dobra. O kurwa, ominąłem to. No nie wiem, jak to się stało. I tutaj widzimy kolejną. I tu widzimy. Tak, też tu. O kurwa, za dużo. Kurwa, za dużo tego, że wybudowałem. Dobra, gramoć tutaj. Na razie. Musimy poczekać na więcej pieniędzy. W sensie... Bieda na razie mamy. Ceny takie drogie, że... Takie niskie, że aż żal ten. Żal cokolwiek z tym faktem robić. Czekamy na lepsze ceny. Kurwa, no wiem, że ropa, ale widzisz, co tu się dzieje. No bieda. Bieda w mieście. Kurwa, takie ceny. Ale dobra, no trochę hajsu się przyda. Dobra, weź to sprzedaj, bo kurwa, nie mogę na to patrzeć ogólnie, że pieniędzy nie mam. No. Trochę wiem, że złe, średnie ceny, ale kurwa, muszę mieć trochę pieniędzy na drobne wydatki. Nie no, tak to już, tak to nie będziemy sprzedawać, ale dobra. Mamy teraz to. No i co, ja teraz nie, też za dużo nie kupię, znaczy widzę, co tu się dzieje. Ale za dużo tego też nie kupimy. Kurwa, jakie beznadziejne ceny, no jak ja mam... Jak ja mam współpracować z czymś takim? Drugiego konia weźmy. Dobra, trochę sprzedajmy, bo kurczę, no nie da rady, no musimy... O, cena pomału rośnie. Dobra, to będzie gites. No, pomału rośnie, dobrze. Dobrze, kurwa. Dobra, zresztą zacznijmy to sprzedawać, bo nic nie zrobię w takim razie. No. Przejdźmy kamerę, bo ceny poprawy będzie zasłanie. Co ty gadasz, jest zarąbiście przecież. Tutaj lepsze ceny w sumie. To tam dzisiaj sprzedajemy. Trochę daleko, ale... Ale co tam?
W sumie nie, sobie nie opłaca się na odległość, ze względu na odległość chyba się nie opłaca, faktycznie. No? Bo jest strasznie daleko. Dobra, więcej koniów. Zróbmy może tak, że... jeden tu, dwa tu. Bo tu widzę, że wydobycie jest ostre. Zaraz powiększymy, polepszymy rury. Kurwa, no to jest... no bieda, bieda na razie. Ale wiecie co, sprzedawanie tam jednak niby lepsze ceny, ale... kurczę, no... daleko. To tak jednak, tak po zastanowieniu robimy. Dwa tu sprzedaję, jeden tutaj, dobra? Koniu więcej. Albo dwa tutaj, dwa tutaj. Taki będzie podział. Dobra, zaraz polepszymy rury. Albo już polepszę rury, a co tam się będę ograniczać? Tak, wiem, stary, stary dziadu, wiem. Widzę, domyślam się, że tu biznesik się kręci. Ale, no, aby ten początek taki średni po prostu wyszedł, co nie? Dobra. Jeszcze jedną rafinerię chcemy zbudować. Ja to myślę, że zaraz jak grube rury będą, to kurwa przyda się raczej więcej. Więcej, dobra, zróbmy tak 3 na 3, niech będzie. Krecik, krecik, taborecik. No spokojnie tu zróbmy na razie. O, większa ładowność, to się przyda na pewno. No i teraz, dobra, mamy też większą ładowność, więc jest kozak. No właśnie, patrzam co się dzieje. Dobra, zaczęło się ustawiać, trochę czasu żeśmy stracili na ten niefajny początek, ale już jest dobrze. Dobra, tu widzimy, że cena tutaj drastycznie spada, to dajmy więcej koni tu sprzedaż, większa, o kurwa, tu się grubo zaczyna robić. No właśnie, ładować, ładować, przeładować, ładować, co nie? Dobra, krecik, idź szukaj tutaj. Znajdźmy jeszcze jednego byczka tego, zobaczymy czy on coś działa. Krecik, krecik, taborecik. Kurwa, ładujcie to, bo się gorąco zaczyna robić. Ceny spadają, nie podoba mi się to ani troszkę. Że ceny tak gwałtownie spadają. Niedobrze, niedobrze. Ceny nie mogą spadać, ja muszę biznesy zarabiać. A spadają ceny, dobra. Dobra, tu już za tanio, przenieśmy tutaj, zaraz w zbiorniczkach zaczniemy gromadzić, bo ceny idą drastycznie w dół. Oj, nie podoba mi się to. Na razie biznesik się co prawda kręci, dobra. Chyba za tanio już będzie, co nie? Dobra, niech jeszcze dwa konie sprzedają, reszta do zbiorników niech daje. Trzy zbiorniki retencyjne, niech będzie. Że też ten gałgan nic nie znalazł, co nie? Widać, że lamus. Dobra. Tak więc zrobimy misję... misja wywiadowcza na YOLO. Dobra, na razie jest dobrze, nie ma żadnych wycieków. Za tanio, już nie sprzedawajcie, dawajcie do zbiorników. Poczekamy na lepsze czasy. Czy się opłaca? Obstawiam, że nie, ale... ale YOLO. O, było, było, o, było. Dobra, czyli co, jak pójdę niżej, to się obniża mapa? Chyba tak to nie działa, czaty. No, to jest chyba wsio. Widzicie, nic się nie obniżyło. Dobra, krecików w takim razie wysyłamy. Kurde, ostatni miesiąc, to już się nie opłaca. Dobra, czas to sprzedawać chyba. Ajajaj, chyba trzeba to zacząć sprzedawać, co nie? Nie, no nie schodzi, czaty, zobaczcie, nie ten. Ostatecznie chyba nie zeszło, dobra, nieważne. Więcej koni. Nie, już nie jest za późno chyba. Kurwa, no nie, średnio wyszedł ten biznes, muszę przyznać.
bo miesiąc się skończył. I nie zarobiliśmy tyle, ile chciałem. Ajajaj, no. No nie wyszło, nie, no nie obniża się czat. Widzicie sami, że to był max tutaj. No niestety oszukaliście mnie. Siema, siema Phoebe. No, kurwa, no nie był to najlepszy, nie był to najlepszy biznes tym razem. A to nie, a ta wredna Daisy. Kurwa, zemszczę się, łobuziaro. Tym razem się udało. Cześć, witaj w moim barze, rozgłoś się i zapoznaj z innymi. Mogą mieć dla ciebie kilka ciekawych ofert. O, Pabix. Uuu, zobaczmy. Masz dość niskich cen, rzuć mi trochę gotówki, a cena z Wlef-Ins w przyszłym roku nigdy nie spadnie poniżej. Uuu, fajne. W Ride-Ins cena może być jeszcze lepsza. W zamian za małą osobistą darowiznę nasza cena nadchodzącego roku pozostanie powyżej. Uuu. Mogę zaoferować ci 100% zniżki na te wysokie grzywny za wycieki. A ci czy nie niższe oprocentowanie brzmi interesująco? Kurczę, nieźle. Ale nie. Nin masz dość niskich cen, rzuć mi trochę gotówki. Wlef-Ins, dobra. Kurwa. Skusimy się tym razem. Taka oferta nie do odrzucenia, mógłbym powiedzieć. Co nie? A, schodzi w dół niezależnie od tego, gdzie kopiesz. Bardzo wolno schodzi. Ua. Dobra. Czy na coś mi jeszcze stać ogólnie? Tu mamy raporty ogólnie. O, widać, zysk pomału idzie. Dobrze. Bo jak dobrze wiecie, no... Jest jak jest, co nie? Jest jak jest. Dobra, możemy coś ulepszyć? Nie, jestem za biedny. Dobra, no powiem wam tak. Trochę żeśmy tym razem nam nie wyszło. Kurwa. A to łobuziara, co nie? Ta podstępna Daisy. O ty. Nie ma takiej opcji, kurwa. Tym razem mnie nie wygryzie łobuz. Kurwa, jednak mnie w Daisy! Łobuziara chce mnie wygryźć interes, a ja nie mam pieniędzy już. Dobra. Przecież tutaj też na pewno będzie dużo pieniędzy. Tutaj dużo, na pewno będzie dużo ropy. Lecimy. Dobra, od tej pory poziom będą trwały od 1 do 31 grudnia. Uuu, więcej czasu, to mi się podoba. Myślisz, że nie ma na tym terenie już więcej ropy? Kliknij licznik gotówki i zakończ dzierżawę terenu. Zakończenie poziomu przed 1 grudnia gwarantuje ci bonus. Okej. No, chciałbym, aby rzeczy mogły przebiegać czasem. Nieco szybciej wciśnij i przytrzymaj przycisk. Okej. Dobra, i zaczynamy. Weźmy tych radiatorów z radatiorów. Weźmy krecika, taborecika i do roboty. No i czekamy. Kurczę, podoba mi się ta gierka, fajna jest taka, wiecie. No, poczekajcie chwilkę. Poczekaj, tylko luknę, czy coś się, czy jedną rzecz luknę, dajcie mi sekundkę. Muszę tego coś zobaczyć. Dobra, już spojrzałem. Kurwa, możecie się pospieszyć trochę? W tym biznesie liczy się czas, a wy pracujecie jak gówno, za przeproszeniem. O, nareszcie, kurwa, ile to czasu ci zajęło. O, kolejny. Nie wiem, czy będę miał na... A, dobra. Szybko poszło w sumie. Go do left, bo tam jest dobra cena. No, w lefcie nigdy nie spadnie, więc dobrze wiedzieć. Dobra, a już niech konie zarabiają. No dobra, lećmy. Tu widzę zresztą i tutaj też widzę, więc jest kozacki ten. Kozacki biznesik, dobra. Chociaż tu lepsze się zaczynają ceny, to podzielmy te biznesy jednak. Oho, dobra, leci tutaj. Kurwa, trochę... Trochę niebezpiecznie się zaczyna robić. 4 tutaj, 2 tam. Będzie trzeba pojemność też koniów wytegować i tutaj będzie trzeba rury polepszyć.
Dobra, na razie wszystko pod kontrolą. Zwiększmy pojemność. No dobra, dobra. Wszystko na razie jest opanowane, perfekto. Ceny tutaj całkiem dobre, muszę powiedzieć. Wszystkie konie od dzisiaj tam jeżdżą, bo dobre ceny mają. W rajcie. O, w lewcie też troszkę rośnie. Dobra, ale w rajcie lepsze. Dobra, tu jeszcze jeden biznesik zrobimy. Bo tutaj widzimy, że ropa jest. No, dobrze, dobrze, czaty. Dobra, weźmy krecika, taborecika i niech on tutaj przeteguje. I jeszcze jednego niech tu przeteguje. Kreciki, dobre zwierzątka. Dobra. Wszystko pod kontrolą. Oho, tutaj lepsze ceny już jednak. Dobra, zmieniamy kierunkowość, jednak tu sprzedajemy ten. Więcej koni? Dobra, zróbmy też jeden taki magazyn, w razie czego. O, tutaj na przykład. O, widać tutaj kolejną ropisko kolejne. Co, mnie na to nie stać? No to kurwa, patrz. Jaki miliarder. Dobra, wszystko na razie pod pełną kontrolą. Więc jest mega dobrze. Oho, ceny spadają, nie podoba mi się to. Ale jeszcze są całkiem dobre. Więcej koniów. Dobra. Polepszyjmy rurę. Tutaj się skończyło. No cóż, mogliśmy poczekać, tu też się skończyło. Dobra, wychajstra zatrudnijmy. Krecik do roboty. Krecik do roboty i krecik do roboty. No możemy na jolo gdzieś tu pójść, zobaczyć czy coś znajdziemy. Tutaj w ogóle jest po drodze, teraz dopiero zauważyłem. Oho, mamy tutaj coś, dobra, jest tu biznesik. Widzę, że tu się biznesik kręci, ale strasznie daleko. W sensie, no, będzie ciężko się tam przetegować. Ale jest biznesik tutaj, jeden. Co, mnie na to nie będzie stać? No to kurwa, patrzcie. Proszę państwa, mamy dużo czasu. A biznes to biznes jednak. Kurwa, wiecie co, chociaż takie ceny słabe. Zróbmy tak, że może... zacznijmy magazynować trochę bardziej. Mamy więcej czasu teraz w sumie. Więc może tak nie sprzedawajmy wszystkiego, tak sobie myślę. No. O, tutaj rury nie ulepszyłem, fakt. I tutaj też nie ulepszyłem rury z jakiegoś powodu, bo zapomniałem. Więc magazynujmy trochę i poczekajmy na lepsze czasy. Mamy w tym okresie dużo więcej czasu, więc... Nie gadaj, że nie ma miejsca na zbiornik. O, było. O, jest ropa, faktycznie, zarąbiście, dobra. Ta, poczekajmy na lepsze czasy. No, nie ma co, mamy tym razem dużo więcej czasu, więc możemy sobie na spokojnie pogromadzić ten. Możemy sobie na spokojnie pogromadzić trochę tego. Fakt, że trochę... Nie, o, o, zaczynają się lepsze czasy. A co znaczy wielką sprzedaż? Konie do boju! Sprzedajemy! Już i tak nie mam miejsca w ogóle na kolejny zbiornik. No, sprzedajemy! O kurwa, więcej koniów! Uff, dobra. Dobrze, biznes, biznesik. Zobaczcie, ze wszystkiego są wydobywane. A wiecie co to znaczy? Znaczy to dużo pieniędzy! A dużo pieniędzy to jest biznes! Dobra, wiecie co, może niech dwa, może niech dwa do zbiorników dają, bo tutaj dosyć mocno to idzie. Dobrze! Pięknie bym nawet powiedział, co nie? Pięknie, biznesik się kręci. Dobra, sprzedawać to zanim ceny spadną. A już widać, że pomysły spadają. Dobra, jakiś hajsik z tego będzie. Mogę mieć jedną bombę podłączoną do wielu źródeł, ale to muszę mieć ulepszenia strzelisty. No, to tak nie działa. No, trzeba mieć ulepszenia, czaty. Widzę, że nic nie wiecie na temat biznesu. Żeby robić rozdzielenia, trzeba mieć odpowiednie ulepszenie. Ach, wy tacy jesteście, widzę, że nic nie wiecie o wydobywaniu ropy.
co nie? Nic a nic. Pytanie, czy gdzieś jeszcze będzie ropa. Dobra, puśćmy jeszcze jednego krecika tu. Puśćmy może krecika tutaj. Dobra, cena strasznie spadła. Nie, nie będziemy sprzedawać za taki, za takie grosze. Magazynujcie konie. Tu się też skończyło. No boję się, że mogło się skończyć. No. Oho, mamy coś chyba jeszcze. No, ceny na razie ropy żałosne. Dobra, ulepszyjmy rurę. Ale jednak coś tu jednak się nadziało. Człowiek się jeszcze nadział na coś. O, i jest tutaj na dole też. Stąd jakbyśmy poszli, to drogo by wyszło trochę. No, ale jest tu jeszcze jedna. Dobra, to mamy jeszcze trochę. Dobra, kreciku, sprawdź jeszcze tutaj te tereny. Ach, kiedy... O, cena zaczyna tu pomału rosnąć. 33 już, 73 w sensie. 74, dobrze. Jeszcze czekać. Czekać. Jeszcze nie. Wait. Dobra, teraz sprzedawać. Dobra, bo się magazyny kurczą. Dlatego tak pomyślałem o tej sprzedaży. Dobra, jeszcze zaczekajcie jednak. Poza za szybko, za szybkie tempie sprzedajecie jednak. Niech 3 tylko sprzedają, reszta magazynuje. Jeszcze poczekajmy, jak trochę pójdzie. Tu pójdzie do góry bardziej w sumie. Teraz widzę. Żartowałem z tym. Będziemy sprzedawać jednak w lefcie, bo w lepsze ceny mają. Jeszcze kurwa jak? Kurwa, za powyżej 1 dolara? Oczywiście, że tak. Sprzedawać. No, tu jeszcze będzie jeden chyba do wydobycia. No dobra. Niech będzie, że tutaj przekopiemy. Mogliśmy to wcześniej w sumie zrobić już. Tu jeszcze jest, teraz widzę. Chyba, tak? Chyba nie, chyba, że to jest ten sam. To jest chyba ten sam, dobra. To jednak nie ma, ale tutaj coś jest jeszcze w rogu. Ach, biznesik się kręci nam. A może jednak nie ma? Fałszywy alarm, chyba 500 dolarów wydałem na darmo. To może być wszystko, czaty, wiecie? No trochę poszła w dół, ale minimalnie, czaty, minimalnie w dół, powiem wam. Jak mam być szczery, minimalnie w dół poszła. Kurwa, ile pieniędzy w tym roku, ja pierdykam. Jak ja bogaty będę, kurczę, tyle pieniędzy na tym wypadzie ten zarobiliśmy. Dobra, to chyba wszystko, ja myślę, że nie ma co. Wydobędziemy całą ropę i będzie... Przytrzymaj, a faktycznie, wtedy trochę czas leci szybciej. No, ale kurwa, znowu ceny słabe. Magazynujcie trochę, konie, moje drogie. Poczekajmy troszeczkę, 3 września. Chyba będziemy endingować, co nie? Poczekamy tylko na lepsze ceny jeszcze. Ropa tylko z jednego źródła leci. Z tego co widzę, niczego tu chyba nie ma. Kurwa, ceny to pewnie będą... Dobra, sprzedajmy wszystko, co mamy, co będziemy się ograniczać. Czas to zakończyć, bo podobno jak skończy się wcześniej, to jakiś bonus będzie. Gdzie tu się klika to? Gdzie tu się klika, żeby to zakończyć szybciej? Był jakiś przycisk podobno, tu? Zakończ, pozostała wartość dzierżawy terenu. Dzierżawę terenu, jak zakończysz bonus? Alchosz, kurczę, ja nie wiem, po prostu wy wszyscy jesteście tacy głupi. Przecież mówię, że nie mam ulepszenia na wiele rur. Trzeba mieć ulepszenie! Nie dajmy się zwariować. Po co za piwo przepłacać, skoro efekt zazwyczaj ten sam.
Legion przesyła 100 zł. Legion, dziękuję ci za 100 zł! Piąteczka dla ciebie, cieplutka byczku. Czacik, serduszka dla Legiona. Legion u mnie był stosunkowo niedawno i było naprawdę po grubasie. Tyle wam do powiedzenia. No, siemano! A nie masz już dwa? No nie, nie mam jeszcze rozdzielnika, rozumiecie? Nie mogę rozdzielać. No musicie zrozumieć. Osiągnięcie limit odnóg. No, nie mogę jeszcze, kurwa, no nie, no dobra, poczekajmy jednak na lepsze ceny, bo i tak widzicie, że ten... Bo i tak ceny takie beznadziejne, a tu jeszcze trochę jest, dobra. O, ceny rosną, nice. Dobra, teraz sprzedawać! Dobra, przyspieszmy troszeczkę. Dobra, tu sprzedawać po zastanowieniu. Koniec. Ta. No i proste. Aj, tutaj była jeszcze mała grudka. No i pięknie, bonus za wczesne zakończenie dzierżawy 1000. O bogowie, teraz to żeśmy zarobili mamonę. No. No i pięknie, o bogowie, jaki biznes! To jest biznes! Sądzisz, że możesz zwiększyć swoje wydobycie wory nawodowej? Przejdź do porad burmistrza, ja ci pomogę za niewielką opłatą. O, skorzystaj z zależnych wskazówek porad burmistrza. Okej, nie tylko uchylam kapelusza, ale wyciągam z niego porady. Co to jest? Rising spray? Aha, to są te. Ej, kurwa, nie chcę tego. Halo, co jest grane? O co chodzi? Porady burmistrza. A, to są takie porady, co nie? Kumam. A, i tutaj pamiętaj, aby zawsze wejść do salonu, a oferty mają się rok na rok, okej? Ropa jest spompowana tak szybko, jak na to pozwala najwęższa rura. Upewnij się, że wszystkie rury są wystarczająco ulepszone. Jeśli nie widzisz ropy w osłoniętej ziemi, poniżej machającego radiestera, zaczekaj chwilę, aby poziom ziemi wzrósł. Aaa. Otrzymaj bonus w wysokości 1000 dolarów za wydobycie całego złoża ropy. Sprzedanie go i wcześniejszego zakończenia dzierżawy. A czyli widzicie, za wydobycie całej ropy też jest bonus. Dziękuję ci, burmistrzu. Dobra. Czas na ulepszenia. Ogólnie zauważyłem, że szerokość to nie, bo szerokość ten, rozmiar pojemników, timer... Bardziej odporne wysokie ciśnienie. Odnoga. O! To jest to. Zmodyfikowałem złącza między rurami tak, aby można teraz było podłączyć 3 rury do każdego złącza. No i o to mi chodzi. To jest właśnie to. Dobra, widzę, że się uparliście, żeby to kupić. Więc to kupimy. Ale mam jeszcze trochę pieniędzy. Poczekajcie. Zaraz pomyślę. Pożyczka. Prędkość. Zastanawiam się, może... Mogę trenować twoje konie, aby biegły znacznie szybciej bez rozlewania ropy. No, to jest fajne, chociaż jeszcze tu się zastanawiam. To jest tak, timer, są bardziej odporne. Nie no, to mamy pod kontrolą. To by się przydało, rozmiar tego gówna by się przydało, co nie? Kupmy rozmiar. No i chyba konie ulepszy. O nie, nie mam pieniędzy już, za dużo wydałem. Ewentualnie wielkość stada, ale nie stać mnie. Dobra, bieda, nie, stać mnie. 15-20 tysięcy mam. Te nowe metody trenowania sprawia, że konie stają silniejsze i mogą wyciągać większe wozy. Jeszcze większe wozy? O bogowie. Kurwa, albo wielkość stada większa. Nie no, wielkość stada chyba tym razem ten weźmiemy. Poczekaj, zobaczę co tu jeszcze jest fajnego. No. Rozmiar już jeden kupiłem, szerokość jeszcze większa. Nie, to nie za wcześnie, to więcej koni chyba. No, wielkość stada. Ta, weźmy wielkość stada. No i tyle byłoby z pieniędzmi. Co nie? Wszystkie pieniądze wydane, ale jak korzystnie, bo to jest biznes.